Zapraszamy Państwa na słuchowisko według prozy Tadeusza Różewicza. Adaptacja Witolda Malesy, jest to realizacja z roku 2000. Teatr Polskiego Radia. Jutro jest Dzień Matki. Nie pamiętam, czy w moim dzieciństwie był taki oficjalny urzędowy dzień. W moim dzieciństwie każdy dzień roku był Dniem Matki. Każdy poranek był Dniem Matki. I południe, i wieczór, i noc. Tadeusz Różewicz. Matka odchodzi. Teraz, kiedy piszę te słowa, oczy matki spoczywają na mnie. Te oczy, uważne i czułe, pytają milcząc. Co cię martwi, synku? Nic. Wszystko w porządku. Naprawdę, mamo. No powiedz, co cię trapi? Odwracam głowę, patrzę przez okno. Oczy matki, wszystko widzące, patrzą na urodziny. Patrzą przez całe życie i patrzą po śmierci z tamtego świata. Nawet jeśli syn zamieniony został w maszynę do zabijania albo zwierzę mordercę, oczy matki patrzą na niego z miłością. Patrzą. Kiedy matka odwróci oczy od swojego dziecka, dziecko zaczyna błądzić i ginie w świecie pozbawionym miłości i ciepła. Kiedy zamknę oczy, to słyszę głos ptaka skrzyp sosem, lasu płytką cisza, zmąconą naszym śmiechem. Widzę las, gdzie z wami zbierałem jagody. Ciało wtedy było ruchliwe i młode jak wody. Wracaliśmy do domu z czarnymi ustami. Bose nogi jak skrzydła świeciły, uciekając w kurzu. Już dom, widać dym na niebie pełznący cierpliwie i matkę w oknie z dłonią nad oczami. Wiesz, mamo, tylko tobie mogę to powiedzieć na stare lata. Mogę to powiedzieć, bo jestem już starszy od ciebie. Nie śmiałem ci tego powiedzieć za życia. Jestem poetą. Bałem się tego słowa. Nigdy go nie powiedziałem ojcu. Nie wiedziałem, czy się godzi coś takiego mówić. Wchodziłem w świat poezji jak w światło. A teraz szykuję się do wyjścia ciemność. Przeszedłem piechotą krainę poezji. Widziałem ją okiem ryby, kreta, ptaka, dziecka, mężczyzny i starca. Dlaczego tak trudno wypowiedzieć te słowa? Jestem poetą. Szuka się zastępczych słów, żeby zakomunikować ten fakt światu, matce. Oczywiście matka wie o tym, żeby coś takiego powiedzieć ojcu. Nigdy nie myślałem, nigdy też ojcu nie powiedziałem. Tato, ojcze, jestem poetą. Nie wiem, czy ojciec zwróciłby uwagę na takie słowa.
byłby tak daleki, że spytałby mnie, czytając gazetę, jedząc, ubierając się, czyszcząc buty, co tam, tadziu, mówisz? Było to przecież jakieś głupstwo. Co tam znowu? Nie mogłem przecież powtórzyć jeszcze raz głośniej: tato, ojcze, jestem poetą. Ojciec może by podniósł oczy znad talerza, znad gazety. Patrzy zdziwiony, a może nie patrzy, tylko kiwa głową i mówi: dobrze, dobrze, albo nic nie mówi. Napisałem wiersz w roku 1954. Wiersz Ojciec. Idzie przez moje serce stary ojciec. Nie wiedziałem, czy ojciec ten wiersz przeczytał. Nigdy słowa nie powiedział, zresztą ja tego wiersza ojcu nie przeczytałem. Teraz jest rok 1999 i mówię tak cicho, że rodzice nie mogą dosłyszeć moich słów. Mamo, tato, jestem poetą. Zawsze to wiedziałam. O świcie światło rysuje węglem ziemistą twarz matki. Rozpala pod blachą ognisko domowe. Trzask szczypki, zapach zrębu żywiczny. Płomień szerzy się i huczy. W oknie widzę niebo, w niebie słońce. Dokoła stoją wasze twarze. Ich rysy nie będą już powtórzone. Przez wiele lat obiecywałem mamie trzy rzeczy: że zaproszę ją do Krakowa, że pokażę Zakopane i góry, że pojadę z mamą nad morze. Mama nie zobaczyła nigdy w życiu Krakowa. Nie widziała ani Krakowa, ani gór z morskim okiem w środku, ani morza. Nie dotrzymałem obietnic. Minęło od śmierci mamy prawie pół wieku. Przestaję się już zresztą interesować kalendarzem i zegarem. Czemu jej nie zawiozłem do Krakowa i nie pokazałem sukiennic kościoła mariackiego w Wawelu, Wisły? No tak, syn mieszkał w Krakowie. Młody, obiecujący poeta. I ten poeta, który tyle wierszy napisał dla matki i tyle wierszy dla wszystkich matek, nie przywiózł mamy do Krakowa w roku 1947, ani w 49. Nigdy mi nie przypominał. Nie robiła wyrzutów. Dzień za dniem spada i pamięć ucieka lat, co minęły, jak mija westchnienie. Choć z nich trysnęły krew i przerażenie i tylko czasem cienie powracają, strumieniem łez na oczy i piersi spadają i obmywają zwykłe ludzkie winy. I znów biegniemy przed światła dziedziny. Jest dzień. Dzień przed nami, jak ptak szumny leci. Dzień ciemności połknął i jak gwiazda świeci. Mama nie widziała Warszawy. Mama nigdy nie leciała samolotem, nie płynęła statkiem. Nigdy nie byłem z mamą w cukierni, w kawiarni, w teatrze, operze, ani na koncercie. Byłem poetą. Napisałem poemat Opowiadanie o starych kobietach. Napisałem wiersz Stara chłopka idzie brzegiem morza. Nie zawiozłem mamy nad morze. Nie usiadłem.
usiadłem z nią nad brzegiem. Nie przyniosłem muszelki albo bursztynowego kamyczka. Nic. I ona nigdy nie zobaczy morza i nigdy nie zobaczy jej twarzy, jej oczu i uśmiechu, kiedy patrzy na morze. Poeta. Czy poeta to człowiek, który pisze z suchymi oczami treny, bo musi dobrze widzieć ich formę? Musi całe serce włożyć w to, aby forma była doskonała? Poeta, człowiek bez serca? A teraz ten lament przed publicznością na jarmarku książki, na odpuście poezji, na giełdzie literatury. I nie mam nawet tej pociechy, że mama na tamtym świecie idzie przez Plant, przez Kraków, na Wawel. Czy w niebie jest morze, nad którym siedzą nasze matki w biednych salopkach, płaszczach, starych pantoflach i kapeluszach? Przedzierałem się przez ten sen ciężko, do przebudzenia. W strumieniach ciepłych łez słów szła do mnie matka. Nie bój się, jesteś w ziemi, mówiłem. Nikt ci już krzywdy nie zrobi, nie zrani, nie dotknie. Matka z tamtym strachem tuliła się do mnie. Nie bój się, jesteś w ziemi. Jesteś we mnie. Nikt cię nie dotknie. Nie poniży, nie zrani. Przedzierałem się przez ten sen ciężko. Przede mną stał cień. Minęło 60 lat od wybuchu II wojny światowej. Mam 78 lat. Jestem poetą. Na początku drogi nie wierzyłem w ten cud, że kiedyś zostanę poetą. Czasem w nocy, przebudzony przez nocne strachy i upiory, ratowałem się myślą, pragnieniem, będę poetą. Przepędzę upiory, ciemność, śmierć, wejdę w światło poezji, muzykę poezji, ciszę. Nie wierzę. Nie wierzę od przebudzenia do zaśnięcia. Nie wierzę od brzegu do brzegu mojego życia. Nie wierzę tak otwarcie, głęboko, jak głęboko wierzyła moja matka. Nie wierzę, jedząc chleb, pijąc wodę, kochając ciało. Nie wierzę w jego świątyniach, kapłanach, znakach. Nie wierzę na ulicy miasta, w polu, w deszczu, powietrzu, złocie zwiastowania. Czytam jego przypowieści, proste jak kłos pszenicy. I myślę o Bogu, który się nie śmiał. Myślę o małym Bogu krwawiącym w białych chustach dzieciństwa, o cierniu, który rozdziera nasze oczy, usta. Teraz i w godzinie śmierci. Teraz, kiedy piszę te słowa, spokojne, uważne oczy matki spoczywają na mnie. Patrzy na mnie z tamtego świata, z tamtej strony, w którą ja nie wierzę. Na świecie znów się toczy wojna, jedna ze 100, jakie toczą się bez przerwy od końca II wojny światowej aż po dzień dzisiejszy. Mój świat, który próbowałem budować przez pół wieku, wali się pod gruzami domów, szpitali i świątyń. Umiera człowiek i Bóg, umiera człowiek i nadzieja, człowiek i miłość. Szynkielew jest wsią, która należała do guberni Kaliskiej, powiatu wieluńskiego. Czasy caratu. Są we wsi dwa dwory, szlachecki i generalski.
Sama wieś jest duża. Mimo, że nie jest taka biedna jak okoliczne wioski, jest w niej dużo biedy. Drogi są tu okropne. Przyjechałam do Szynkielewa, mając lat 5. Ogromnie mi się tu podobało. Miałam dopiero lat 5. Nie zrozumiałam, ile się kryje przy pięknie przyrody, nędzy ludzkiej, na takiej nawet zamożnej wsi. Zaczęłam mniej więcej od 10 roku życia obserwować życie ludu. Najwięcej pamiętam z tego okresu rok 1905. Przyjeżdżali ludzie z miast i opowiadali, że nie ma już być cara, że w Łodzi ubrali kukłę podobną do cara, obwozili ją, aby go upokorzyć. To znów słyszałam, że w Rosji ugotowano jakiegoś kucharza. To zdarzyło się już w wojsku, więc była nadzieja, że może nie będzie już cara i nie będą ludzi wywozić na Syberię. Jak sięgnę pamięcią tego dnia o świcie, mama wyjeżdżała do Częstochowy. Jechała każdego roku na Jasną Górę. Ojciec pod koniec I wojny światowej zapadł na grasującą po Europie Hiszpankę. Była to epidemia grypy, która pochłonęła miliony ofiar. Stan ojca był beznadziejny i matka złożyła ślub, że do końca życia będzie jeździła 2 lutego w Dzień Matki Boskiej Gromnicznej do Częstochowy na Jasną Górę. Pamiętam taką zimę roku 1929. Chodziłem już do szkoły. W sadach i ogrodach pękały pnie drzew. Matka wracała wieczorem, ale zdarzało się, że pociąg miał spóźnienie i wracała w nocy. Dla nas ten wyjazd i powrót był niezwykły. Nie spaliśmy. To czuwanie łączyło się z pudełkiem ciastek, które mama przywoziła z Częstochowy. W białym pudełku było 10 lub 12 ciastek. I pamiętam, że były to rurki z kremem grzybki z kapeluszem, oblanym polewą czekoladową, kremówki napoleonki. Pamiętam, że kiedyś weszłam do dość zamożnych gospodarzy. Matka była w polu, dziecko, które w domu pozostało, leżało w kołysce w samej słomie, bo słoma na pewno była przedtem nakryta jakąś szmatką, ale dziecko już tę szmatkę skopało nóżkami. Przykry był widok, że to dziecko załatwiło się i zaczęło jeść kał spod siebie. Higiena była okropna. Dzieci wieczorem kładły się spać bez mycia. Były przemęczone, bo przecież dziecko, które miało 5 lub 6 lat, pasło już gęsi o godzinie 4 lub 5 rano. Zasypiały na jakiejś granicy, a bydełko wtedy szło, gdzie chciało. Mój Boże, jak bardzo mi było żal dzieci, którym krowy lub gęsi uciekły nieraz z pola, a biedny pastuszek bał się, aby mu bydło nie poszło w szkodę. Leciały, goniły, a nie mogły podołać, to dostawały w domu bicie za złe pilnowanie. Dziś rano odprowadziłem matkę do szpitala. Nie mogę pracować. Muszę odwiedzić matkę, jest tam sama. Zresztą nie potrafię się zachować. Śpieszę się, jestem pusty. Ona potrzebuje serdeczności. W domu mnie drażni wszystko. Zacząłem pisać prozę. Jest sobota, późne popołudnie, sam w pustym mieście. Rozumiem matkę, że jej ciężko leżeć z tą umierającą obok kobietą. Kiedy odchodziła korytarzem, była jak mała dziewczynka. Kocham matkę, jakby była moim chorym, małym dzieckiem. Uważam, że wszystkie moje wiersze, albo prawie wszystkie, jakie teraz ogłaszam, są niepotrzebne. Nie stwarza ich konieczność. Żałuję czasu dla chorej matki. Wypycham chłopców z pracowni, a potem czytam stare gazety.
Siedzę z ciężką głową nad papierami. Nie lubię swoich wierszy. Czy mogą być piękne? Ale kto zobaczy moją matkę w sinym kitlu, w białym szpitalu, która trzęsie się, która sztywnieje z drewnianym uśmiechem, z białymi dziąsłami, która wierzyła przez 50 lat, a teraz płacze i mówi: nie wiem, nie wiem. Jej twarz jest jak wielka mętna łza. Żółte ręce składa jak przestraszona dziewczynka, a wargi ma granatowe. Ale kto zobaczy moją matkę, zaszczute zwierzątko z wytrzeszczonym okiem, ten... Ach, chciałbym ją nosić na sercu i karmić słodyczą. Byłem u matki w szpitalu. Pocałowała mnie w rękę. I to było... Dałbym swoją krew, żeby ją utrzymać przy życiu. Nie mam ochoty wyjść do miasta. Czuję się osamotniony, opuszczony przez przyjaciół. Jednak wolę zdechnąć tu sam, niż ocierać się o warszawskich literatów, moralistów. Wiem, że to, co piszę, nie ma sensu i wartości, ale nie mogę krzyczeć. Przecież powinienem już wiedzieć, że nie trzeba wzywać pomocy. Jakie złudzenia mam jeszcze? Kto mnie usłyszy? Matka? Matka z dnia na dzień umiera. Tłoczą w nią obcą krew. Ona leży tam od wielu tygodni. Chyba boi się śmierci. Lekarz chwalił ją bardzo jako opanowaną, spokojną, dobrą pacjentkę. Nie histeryzuje. Ale życie z wyrokiem śmierci w sobie nie jest łatwe. Tym bardziej, kiedy czas oczekiwania jest wypełniony cierpieniem i bezczynnością. Widzę, jak ta choroba zjada matkę. Dotykam jej kosteczek powleczonych skórą. A ja chciałbym wyjechać. Pisuję teraz dosyć słabe rzeczy. Chciałbym ten dom skończyć. Będę miał przerwę, zwolnienie od pisania wierszy. Na kilka lat. Nie chcę się zgodzić z jej chorobą. Nie chcę się zgodzić. I wiem, że jestem śmieszny. Jestem jak nierozumne zwierzę, które karmi swoje małe martwe. Wpycha mu jedzenie do ust. Jedzenie przeważnie też było na wsi bardzo biedne. Śniadanie składało się najczęściej z kartofli i polewki. Polewka była różnie gotowana. U biednych wodę zaprawiało się mąką żytnią z siadłym mlekiem, a u bogatszych zaprawiano polewkę słodkim mlekiem, a zamiast wody brało się maślankę. Kartofle na wsi przeważnie gotowano w łupach. Obiady składały się przeważnie z kartofli, kapusty i klusek. Dalsze jedzenie składało się z kaszy jaglanej lub pęczaku. Moje chore, biedne dziecko. Prosiła, żeby jutro chociaż po południu wpaść na chwilę, żeby mogła popatrzeć. Gładziła mnie po ręce. Mój syn kochany. Wstydziłem się innych chorych kobiet leżących na sali. Mówiłem: nie mów tak głośno. Biedne, najbiedniejsze moje dziecko. Widzę, jak się ona męczy i powinienem jej życzyć śmierci, a tak pragnę, by jeszcze żyła, żebym mógł wyżebrać chociaż pół roku jeszcze, żebym mógł na nią czasem popatrzeć. Czy to jest egoizm? Nie, przecież można tak kochać. Niech się męczy strasznie, ale niech oddycha. Niech ma otwarte oczy, niech patrzy, niech mówi. Jeszcze trochę ciepła w tym biednym, pokrajanym, zmaltretowanym ludzkim ciele. Chciała sama sobie założyć szklaną rurkę, żeby odchodziły gazy. Jest
bardzo rozdęta, krępowała się prosić pielęgniarkę, pokaleczyła się. Gładzę ją lekko po plecach, czuję ostre, drobne kosteczki. Ja, zdrowy człowiek, z powodu zmęczenia chciałbym wyjechać, wypocząć. Doprawdy nawet człowiek kochający potrafi być nikczemny? Nie, bo przecież nie wyjadę, jej nie zostawię, więc tylko te myśli są nikczemne, ale to jest ważne, jak postępujemy. Cóż z tego, że myślałbym z wielką czułością o chorej, leżąc na plaży nad morzem? Mogą mi różne myśli przychodzić do głowy, ale jeśli będę przy niej, jeśli będę jej służył, tylko to jest ważne. Dziś nie byłem u matki w szpitalu. Życzę ci, mamo, dobrej nocy, żebyś mogła chociaż spać. Tyle nocy bezsennych. Wczoraj powiedziałaś, tak trudno się rozstać z twarzami. Człowiek chciałby patrzeć i patrzeć. Życie moje się zatrzymało. Jak byłam młodą dziewczyną, to w lesie wyszukałam pod dwoma drzewami malutkie źródełko. Była w nim czysta i zimna woda. Nabierałam dłonią, albo się kładłam na brzuchu i tak się... Godzina pierwsza w nocy. Matka umiera. Weź mnie. Jest godzina 10 rano. Matka jeszcze nie umarła. Weź mnie. Weź mnie, mamo. Wyciągnęła ręce. Nie do mnie. Lasy są piękne. Nie tak jak ludzie. Kiedy jaskółki szykują się do odlotu do ciepłych krajów, robią taką wielką kulę, okrągłą, czarną. I ta kula unosi się w powietrzu. Raz siedziałam w lesie. Z drzew wyszła stara sarna i patrzyła tak. Potem wróciła i przeprowadziła dzieci. Dwie małe sarenki przez polanę. A kiedyś widziałam taką białą chmurę na łąkach. To były bociany. Przyroda jest taka piękna, a oni rzucają bombę. Od jutra muszę jeść sucharka rano, bo tu się wszystko ścisło i nic z głodu nie przechodzi. Umrę z głodu. Matka umarła o godzinie 10:20. Kupiliśmy ze Stasiem trumnę, tanią, sosnową, prostą trumnę. Wczoraj o godzinie 16:00 pochowaliśmy matkę. Wczoraj rozjechali się ludzie, którzy byli na pogrzebie. Jutro ma wyjechać ojciec i Staś. Zostanę sam. Oddałem ziemi, moje kochanie, moje dobre, cierpiące dziecko, moją duszę. Teraz, kiedy piszę te słowa, spokojne oczy matki spoczywają na mnie, na moje ręce, na tych okaleczonych, oślepionych słowach. Było to słuchowisko według prozy Tadeusza Różewicza Matka odchodzi w adaptacji Witolda Malesy. Wystąpili Irena Jun, Krzysztof Chamiec, Jarosław Gajewski,
Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko, realizacja Andrzeja Złomskiego, reżyseria Waldemara Modestowicza.